Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet ponownie po dłuższej przerwie bierzemy sobie kolekcję Topiego. Jest to tom szósty o podtytule Japonia. Niezmiennie to wydawnictwo Lost in Time funduje nam tąże pozycję, tą serię. I oczywiście ten sam format, duży, piękny, w tej samej oczywiście stylistyce. Tak nam się prezentuje oczywiście tutaj grzbiet oraz tył okładki. Cena to równe 100 zł. No i oczywiście opis dla Was. Przyznam szczerze, że kiedy dowiedziałem się, że to właśnie Japonia będzie kolejnym tytułem z tejże serii, to się tak naprawdę mocno ucieszyłem. A dlaczego? Dlatego, że pomijając fakt, że kiedyś interesowałem się tym krajem, czytałem mangi, oglądałem anime, a teraz po wielu latach powróciłem ponownie, zawsze gdzieś intrygował mnie ten świat który no, jest tak odmienny od naszego, jeżeli nawet mówimy już nie tylko o samej kulturze, ale no, jako szeroko pojętym całokształcie. I to sprawiło, że miałem naprawdę wysokie oczekiwania pod względem właśnie tej pozycji. Ja do dzisiaj ubolewam, że nie mam czasu zwyczajowo czytać takich, powieści pisarzy, jak na przykład Murakami, którego kojarzę, miałem do czynienia z jego twórczością, ale no, tak jak mówię, zwyczajowo ten czas nie pozwala mi, aby móc bardziej zagłębiać się w jego opowieściach. Tutaj natomiast dostajemy pod względem artystycznym cały czas to samo, do czego nas przyzwyczaił utopii. Ja nie ukrywam i Mówię to szczerze, nie jestem jego największym fanem, aczkolwiek doceniam jego styl, jaki prezentuje, bo jest on naprawdę wyjątkowy i jest to artysta, który za życia, jak i po śmierci doczekał się na pewno wielu fanów i możemy go uważać za takiego wręcz kultowego. A jakie są jego historie, które tutaj zostały przedstawione? Bardzo dobre. Ja już teraz po prostu powiem, że ten tom zdecydowanie jest moim ulubionym. Jest zdecydowanie najlepszym w mojej ocenie z sześciu tomów, jakie pojawiły się do tej pory. Być może właśnie ze względu na tą yy, sytuację, o której Wam przed chwilą opisałem, być może ze względu na yy, wielki yy, sentyment do tego kraju. Ale zawsze gdzieś komiksy dziejące się w tych klimatach, no, są przeze mnie czytane z wielkim zainteresowaniem i doszukiwaniem się wielu ciekawostek. Pierwsza z historii, przepraszam, pierwsza z historii, którą tutaj otrzymujemy, jest naprawdę bardzo ciekawa. Zwyczajowo Tragedia rodzinna, która spotkała naszą tytułową bohaterkę, ma ogromne znaczenie na rozwój całej tej historii. Jakże ważnym elementem jest tutaj też przede wszystkim nie tyle przeszłość, ale też i przyszłość. Uczucie, które targa naszego męskiego bohatera, który chciałby bardzo, aby. Rodzina, która no, zginęła w wyniku pewnych okoliczności, była opłakiwana, owszem, ale żeby nasza bohaterka sprawiła radość też temu mężczyźnie, żeby on mógł zobaczyć, że pomimo tej ogromnej tragedii, jaka się wydarzyła, będzie starała się iść dalej naprzód i zrobi tylko jedną niewinną rzecz, ile on jest w stanie poświęcić dla niej. Aby ją tylko uszczęśliwić, i naprawdę w tych komiksach, w tych historiach tutaj opowiedzianych, znajdujemy bardzo właśnie wiele takich um, momentów, gdzie nie wiem, mi się bardzo daje odczuć, że to są właśnie historie związane z Azją, przede wszystkim z Japonią i krajem kwitnącej wiśni, pomimo że są już tak odległe historycznie. Inną historią, którą tutaj dostajemy, Kimura jest jeszcze bardziej bym powiedział tak mocno nawiązująca właśnie do tamtych czasów bo o ile ponownie pojawia się motyw mężczyzny wojownika samuraja które tutaj są wszędobylskie o tyle pewien mistrz który specjalizuje się w wykuwaniu mieczy jak podstępnie potrafił podejść do pewnej sytuacji kiedy został postawiony przed faktem dokonanym. Oczywiście nie ma róży bez kolców, i tutaj też ta historia skrywa w sobie pewną e, tragedię, która miała miejsce. Niemniej, finał może być satysfakcjonujący i pokazuje, że zło nie zawsze musi zwyciężać, a jeżeli to robi, to bardzo, e, bardzo rzadko. Kolejną pozycją, którą chciałem Wam tutaj przedstawić, jest Powrót Ishiego. Powrót Ishiego opowiada historię też bardzo ciekawą, bo dwoje starszych ludzi oraz syn, który wyrusza na wojnę. Dla cesarza, oczywiście. I to, co tutaj się dzieje, naprawdę nie tyle jest zaskakujące, co takie bym powiedział prawdziwe. Syn, który może albo i nigdy nie powróci. Pewna osoba, która miała okazję poznać właśnie syna dwojga starszych ludzi i który znacząco wpływa tutaj na rozwój fabularny, a także historię, którą doświadczamy. Jest ona naprawdę bardzo taka bym powiedział troszeczkę. Naszych czasów, gdzie często ojciec, często właśnie to syn jest gdzieś tam zmuszany wyruszyć na wojnę pod no, nawet nie tyle pretekstem, ale jednak to tym faktem konfliktu zbrojeniowego i rodzina wyczekuje na jego powrót albo jakiekolwiek informacje. A co gdybyśmy poznali historię Sato? Samuraja, wspaniałego wojownika, który dopuścił się no, pewnej, wydawać by się mogło, zbrodni w oczach swoich przełożonych, a który jednocześnie pokazuje taką swoją ludzką naturę, a jednocześnie ratuje życie. Ogari 1650. Kolejna bardzo ciekawa historia, która. Opowiada troszeczkę taki bym powiedział, y, taką historię na swój sposób magiczną. Y, I możemy ją sobie spróbować zinterpretować na wszelkie możliwe sposoby. Momotaro. Historia chyba najlepsza, zdecydowanie jeśli chodzi o mnie. Aczkolwiek mówiąc tutaj najlepsza, ciężko jest być takim do końca w tym wszystkim obiektywnym. Bo jednak gdzieś jako to, że mam ten duży sentyment do wspomnianej Japonii tego świata, to tutaj każda z tych historii na swój sposób jest wyjątkowa dla mnie. Ale naprawdę historia nawiązująca mocno do takiego wątku fantazy, pewien lis, magiczny lis, który zostaje uratowany przez chłopaka, młodego chłopaka. I te ich losy, które tutaj przeżywają, naprawdę są świetnie przedstawione, i pomimo upływu lat czyta się je dalej bardzo dobrze. Historia zresztą, tak jak wspomniałem, długa, podsumowująca, można by rzec. Całość tego, co tutaj e, tak naprawdę dostaliśmy. No i oczywiście notka o autorze. Topi zmarł 21 sierpnia 2012 roku w mieście, w którym się urodził. Naprawdę najlepszy tom tej serii. Nie ukrywam, że każda z historii, nawet nie mogę powiedzieć, że była lepsza czy gorsza jak w przypadku wcześniejszych tomów. Tutaj każdy jest e, po prostu. Ta, każda opowieść sprawia się, sprawdza się rewelacyjnie dla mnie i ta ostatnia jest mega wielkim podsumowaniem tego, jak dobry album, jeśli chodzi o kolekcję Topiego, wydał teraz Lost in Time. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście na dole w opisie tego filmu, gdzieś tutaj, znajdziecie link. Do sklepu nie możecie sobie go nabyć, zachęcam was do tego, tak samo jak abyście skomentowali ten materiał. Jestem ciekaw waszych opinii, i który z waszych tytułów, znaczy nie tyle z waszych, co tych wydanych do tej pory, jeśli chodzi o kolekcję Topiego, wam przypadł najbardziej do gustu? Czy też jest to Japonia, którą wam teraz prezentuję, czy może któryś z wcześniejszych pięciu tomów, jaki pojawił się na naszym rynku? Oczywiście udostępnijcie i polubcie tą też treść, aby inni dowiedzieli się, jak mocno e, polubiłem właśnie Topiego i, i te historie związane właśnie z krajem Japonia. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.